to taki uniwersytet, którego nikt nie chce kończyć. Powtarzanie jest w dobrym tonie, a wakacje witane bez radości. To nauka, która daje radość życia. Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku na uczelni Jana Wyżykowskiego po raz 12 zainaugurował rok akademicki. Ponad 300 słuchaczy korzysta z zajęć i warsztatów Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W tym roku ich liczba zwiększyła się o ponad 30 osób. Jak pokazuje doświadczenie minionych 11 lat, nie będą się spieszyć z ukończeniem tej wyjątkowej uczelni, bo tu nikomu nie zależy, by przygoda z uniwersytetem się skończyła. Propozycji zajęć jest wiele, od sportowo-rekreacyjnych, wśród których jest szkoła pleców, aerobik, gimnastyka w wodzie, kręgle, a nawet warsztaty Latino Solo, rozwijają zainteresowania w sekcji turystycznej, informatycznej, artystyczno-kulturalnej i fotograficznej. Zajęcia są bezpłatne, bo finansowane z budżetu gminy Polkowice. Zajęcia pozwalają zawierać przyjaźnie, rozwijają i dają rozrywkę. Inauguracja roku akademickiego to uroczystość formalna, ale pełna śmiechu i radości, jak spotkanie dobrych znajomych po długiej przerwie. Wykład inauguracyjny o potrzebie kształtowania dobrych relacji międzypokoleniowych wygłosiła dr Walentyna Wnuk. Rektor Włodzimierz Olszewski nowym studentom wręczył indeksy, a pierwszoroczni złożyli ślubowanie. Przestrzegać przyjętego regulaminu Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Doskonalić wiedzę i umiejętności dla poprawy samopoczucia oraz podniesienia jakości życia. Dołożyć wszelkich starań, aby czas przeznaczony na studia spędzać aktywnie, radośnie i pożytecznie. Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać każda osoba zamieszkała na terenie powiatu polkowickiego, która ukończyła 45 rok życia, posiada uprawnienia emerytalne albo ustalone prawo do renty bez względu na posiadane wykształcenie.